ludzie, pomimo tego, że naprawdę żyją w biedzie, czasami nie mają co jeść, nie mają w gruncie rzeczy jakichś ładniejszych ubrań. Są ludźmi pogodnymi, radosnymi, nie narzekają, nie obwiniają Pana Boga za to, że żyją w takich, a nie innych warunkach i modlą się. Mają taką głęboką ufność w to, że Pan Bóg im pomoże, że doda im sił, doda im otuchy, aby ten trudny okres, w którym się znajdują, przeminął i wierzą zawsze w to, że kiedyś nastąpią lepsze dni. Misja Funde została założona 45 lat temu. Właśnie 11 września tego roku obchodziliśmy 45. urodziny naszej misji. Jest ona położona 40 km od miasta Kabwe. Jest to najbliższe miasto. Jeżeli chodzi o samą misję, poza centrum misji, tam gdzie znajduje się nasz dom, kościół, klinika, szkoła, mamy jeszcze 40 innych kaplic położonych w promieniu ponad 100 km. Tak naprawdę, jeżeli zobaczymy na nasze polskie diecezje, można stwierdzić, że nasza misja wielkością jest podobna do niektórych mniejszych polskich diecezji. Także teren jest ogromny. Często wyjeżdżamy, aby odprawiać mszę świętą właśnie w tych kaplicach. W czwartek, piątek, sobota, niedziela praktycznie każdego tygodnia jesteśmy poza misją, aby być z tymi ludźmi, którzy są z daleka od samego centrum, od tego miejsca, w którym mieszkamy. Kwa tata, na mwana, na mwana mtakatifu, infumu i veneno. Ime na imo veneno. Christianity has been in existence in Punde area from 1961. When the missionaries came, they brought in the word of God to the people. But due to their traditional beliefs and their culture, it was not easy for them to adjust, even though they knew that there was a supreme God who was their provider in everything. They believed in ancestral spirits that they used to worship. As days went on, they were able to accept Christianity. They were baptized, but still up to now, they haven't let go of their traditions and cultures, making it very difficult for them to be fully Christians. Now.
education. Education for them is maybe number three in their lives. A child can start going to school up to grade five. And what comes in her mind, especially the girls, is to get married. So it's like we are just educating the girls as a way of preparing for marriage, them for marriage. Thereafter, they don't go anywhere. Many people are not able to read, not even to write, because they shun education from the very beginning. Niestety, naszym dużym problemem właśnie w ewangelizacji jest fakt, że większość naszych ludzi nie potrafi czytać ani pisać. To jest naprawdę duży problem, bo nawet gdy gromadzimy ich na nauczaniu katechizmu, nie potrafią niczego sobie ani zanotować, ani przeczytać, to praktycznie to, co zapamiętają, to pozostanie na dłuższy czas. A pozostałe wiadomości ulatują. Dlatego też zadaniem misjonarzy, może nie wprost, ale bardziej pośrednio, jest też udział w edukacji. Ksiądz proboszcz, z którym razem pracuję na misji w Pundę, ksiądz Jan, który jest już od 18 lat w Zambii, zawsze stara się na tyle, na ile może pozyskiwać różne środki, aby budować szkoły. Nawa kutunkwa no kuchepelwa maka winga bapokalela mutima wachte muiko ubusambe ubachingilile no buchenjeshi wamalwani bamone ukusanikilwa kuli Kristu namwewa kweishi kushonse. Give Johnny namu batisha Kuishina ya kwa tata, na mwana, na mweo mtakatifu. Ojas Joseph, buse namu temo kubatisha mwini chisumino ichi tulubwile pamu. Ojas Joseph, namu batisha, kuishina ya kwa tata, na mwana, na mweo mtakatifu.